chciałbym pokrótce omówić pętlę Williamsona, kiedy ją wykonujemy, jakie to są manewry. I tu chodzi przede wszystkim o to, jeżeli ktoś z załogantów wypadnie za burtę, czy to z prawej, czy z lewej burty, te kropeczki czarne pokazują przy statku, wtedy powiadamia się kapitana i kapitan rozpoczyna właśnie operację pętla Williamsona. Pętla ta polega na tym, jeżeli ktoś wypadnie za burtę z prawej burty, rozpoczynamy manewr odchylania statku od tego człowieka będącego za burtą. W tym celu kręcimy ostro dziobem w prawo, czyli robimy zwrot w prawo, wykładamy cały ster, żeby jak najbardziej statek płynął w prawo, żeby oddalić śmigła śruby od człowieka będącego za burtą. Tutaj właśnie mamy pokazane, jak szybko to zrobiliśmy i jaka tu jest, jaki tu jest łuk, nie? Praktycznie. Po jakim łuku idziemy. I odchylamy go maksymalnie. Po czym robimy ostry zwrot w lewo. Robimy to w tym celu, żeby wrócić ponownie na kurs, którym płynęliśmy. I żeby można było podpłynąć jak najbliżej człowieka będącego za burtą. Czasami się to udaje, że można go podjąć podpływając statkiem, a czasami to trzeba jednak spuścić moba i go wyłowić z tej wody. I tutaj widzimy znowuż łuk, ostro dziób idzie, tutaj widzimy teraz dziób idzie ostro w lewo i za chwilę powinniśmy wrócić na ten kurs, którym płynęliśmy. Oczywiście będziemy płynęli w przeciwnym kierunku, ale tym samym kursem. To są ćwiczenia przeprowadzane co jakiś czas. Takie są wymogi. No i tutaj widzimy, jaki łuk zataczamy. I zaraz będziemy prostowali i będziemy na kursie. Powoli. O, już wchodzimy pomału na kurs. I tutaj widzimy, że już jesteśmy na kursie właściwym. Statek nie odbija ani w lewo, ani w prawo. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, pomyślnie. Wyłowiony został człowiek będący za burtą. Oczywiście były to ćwiczenia. Ale takie właśnie ćwiczenia są potrzebne po to, żeby w razie zaistniała taka sytuacja, wszyscy wiedzieli, co do nich należy, nie? I żeby te manewry zostały wykonane sprawnie i w miarę szybko, no bo jednak temperatura wody jest różna, no i temu człowiekowi będącemu za burtą trzeba jak najszybciej udzielić pomocy. No wiadomo, że jeżeli nie możemy do niego podpłynąć, no to spuszczamy wtedy łódź ratowniczą i obsada łodzi ratowniczej szybko zmierza w kierunku, gdzie ten człowiek się znajduje. No i oczywiście jedna osoba musi stale prowadzić obserwacje, żeby przy tym falowaniu morza nie stracić tego człowieka za burtą z oczu, no bo to jest moment, to chwila się straci fale i to później jest ciężko znowu znaleźć, w którym miejscu on się znajduje i namierzyć go. To tyle chciałbym w skrócie opowiedzieć o tej pętli Williamsona.